Cześć, tu Dominika. Pamiętacie, jak kiedyś szukałam dla Was robali w ziemi? W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, co się dalej z nimi dzieje. Dla tych, którzy nie widzieli odcinka o jesiennych poszukiwaniach szkodników pierwotnych sosny, link znajdziecie w opisie tego odcinka. Ale dla wszystkich krótkie przypomnienie, o co w tym wszystkim chodzi. Jesienne poszukiwania owadów robimy po to, by sprawdzić, czy w przyszłym roku mamy spodziewać się gradacji, czyli dużego pojawu owadów. Jeżeli tak, no to musimy zabezpieczyć las przed nimi, żeby nie zjadły nam całego lasu. Kiedy jesienią nadchodzą pierwsze przymrozki, leśnicy poszukują szkodników pierwotnych sosny. W ściole, w glebie i w spękaniach kory. Wkładamy je do takich pudełek, żeby nie wyleciały. Czekajcie, wyciągnę je Wam i pokażę. Najczęściej znajdujemy poprochy cetyniaki, barczatki sosnówki, siwiotki, borowce. Zebrane owady trafiają do takich pudełek, które później są przewożone do laboratorium Zespołu Ochrony Lasu, gdzie są badane pod kątem zdrowotności i ich liczebności, czy w przyszłym roku rzeczywiście będziemy mieć zagrożenie. Zobaczcie, tyle zebraliśmy tylko w nadleśnictwie Lipka. Teraz zapakuję je do samochodu i zawiozę do ZOL-u, który mieści się w Szczecinku. Chodźcie za mną! Cześć! Cześć! Przywiozłam robale z nadleśnictwa Lipka. What? Robale to możesz mieć w żołądku. To są owady. Obiecałam Wam, że zabiorę Was do ZOL-u. No właśnie, Rafał, powiedz nam, co to jest ten ZOL? ZOL jest to specjalistyczna jednostka lasów państwowych, jedna z dziewięciu, która mieści się w Szczecinku. Zajmuje się analizą materiałów, takich, których właśnie do nas przywiozłaś. Musimy zbadać zdrowotność, jaki to jest gatunek, ewentualnie pokroić, bądź też wyhodować. Na podstawie tych wiadomości, jakie otrzymamy, określimy zagrożenie na przyszły rok. Czy będziemy zwalczać, czy nie? Na razie dość teorii. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. O, kolejny owad. Wbiega Dominika. Spokojnie, chodź do mnie. Pomocy. Doktor ZOL wiedział, co zrobić. Dominika odczuwa ulgę. Doktor ZOL również odczuwa ulgę. Mamy naszą próbkę z nadleśnictwa. Dla pracowników ZOL-u ważne jest, żeby były wypełnione wszystkie te miejsca, czyli nadleśnictwo jest wypełnione, to jest Lipka. Leśnictwo, mamy Biskupice, oddział, w którym została pobrana próbka, czyli 225A oraz numer próby, tutaj mamy 63. Ale oprócz takich pudełek przychodzą do ZOL-u wypełnione z nadleśnictwa formularze. I pracownik ZOL-u musi sprawdzić, czy ten formularz został poprawnie wypełniony,
a potem na tym formularzu działa i bada te wszystkie próbki i nanosi swoje uwagi. Zobaczmy, czy znajdziemy tutaj opisaną tą próbkę. Po kolei przeszukamy leśnictwa. O, mamy leśnictwo Biskupice. Tutaj był oddział 225A. Jest na samym końcu i jest opisana właśnie powierzchnia tego oddziału, co tam rośnie, a także jakie owady zostały tutaj znalezione. Teraz pracownik ZOL-u określi, czy leśniczy dobrze rozpoznał te gatunki i czy oprócz tych, które wpisał, znajdzie jeszcze coś ciekawego. Proszę bardzo. W pudełku znajduje się jedna poczwarka siwotka borowca oraz dwie poczwarki. Zaraz upewnimy się, czy to jest na pewno poproch cetyniak. Tak, to jest poproch cetyniak. Leśniczy bardzo dobrze zapakował. To bardzo dobrze opisał. Mamy sprawdzone. Bardzo dobrze, dostatecznie. My tu gadu-gadu, a natura robi swoje. Zobaczcie, ten oto przyjaciel wyszedł z takiej właśnie poczwarki. To siwiotek borowiec. On na razie jeszcze nie lata, bo dopiero pompuje swoje skrzydełka. Owady, które przywozimy w pudełkach, musi obejrzeć pracownik ZOL-u. Najpierw określa, jakie gatunki znajdują się w danym pudełeczku oraz ich zdrowotność, czy nie są spasożytowane i na tej podstawie określane jest zagrożenie dla lasu. Pracownicy ZOL-u muszą codziennie sprawdzić prawie 500 pudełeczek. W takim pudełeczku może być od jednego nawet do kilkunastu owadów. Muszą się spieszyć, bo mają na to niespełna 2 miesiące. Kiedy już te wszystkie pudełeczka zostaną przerobione, a owady policzone, będziemy już wiedzieli, czy mamy się spodziewać zagrożenia w przyszłym roku. I w zależności od gatunku będą podejmowane na wiosnę odpowiednie kroki. Jeśli pracownicy ZOL-u znajdą zbyt dużo, na przykład strzygoni i poprocha, to jesienne poszukiwania będzie trzeba powtórzyć, ale tym razem na wiosnę. W przypadku strzygoni hojnówki można zbadać pod mikroskopem poczwarki. To pomoże nam określić strukturę płciową populacji, czy jest więcej samców czy samic. Jeżeli samców jest więcej, oznacza to, że jesteśmy w początkowej fazie gradacji, która może trwać nawet 2 albo 3 lata. Jeżeli samic jest tyle samo co samców, no to jesteśmy w kulminacyjnej fazie gradacji. Jeżeli natomiast znajdziemy więcej pustych lub spasożytowanych poczwarek, możemy odetchnąć z ulgą, bo zagrożenie już minęło. Jeśli chodzi o barczatki, to na razie się trzeba zabezpieczyć, ponieważ ich włoski powodują reakcję alergiczną. Ale w przypadku stwierdzenia dużej liczebności tutaj z jesiennych poszukiwań, to na wiosnę trzeba będzie przeprowadzić lepowanie drzew. Co to jest to lepowanie? Na wybranych drzewach, w wybranych partiach kontrolnych, trzeba będzie na drzewie przykleić lep i kiedy te gąsienice będą się wspinać w korony drzew, po prostu na tym lepie zostaną. Leśniczy przyjdzie i będzie mógł łatwo policzyć, ile tych gąsienic jest. A to pomoże nam określić, to jest kolejny stopień określenia, czy będzie zagrożenie od tego gatunku, czy nie. Jeżeli na tym etapie stwierdzimy, że tych owadów jest znowu zbyt wiele, przechodzimy do kolejnej fazy określania zagrożenia, czyli do ścinki drzew na płachty. Leśnicy muszą ściąć drzewo tak, żeby korona trafiła na płachtę i wtedy policzyć gąsienice, które znajdują się w koronach drzew. Taki zabieg powtarza się mniej więcej co 2 tygodnie, żeby śledzić rozwój gatunku. Jeżeli populacja rozwija się w sposób dynamiczny i jej liczebność nie spada, wówczas będziemy zmuszeni do podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu ratowniczego. Zobaczcie, ile etapów musimy przejść, zanim stwierdzimy realne zagrożenie dla trwałości lasów i podejmiemy decyzję o wykonaniu działań ratowniczych. W ZOL-u nie tylko się liczy i bada, ale także hoduje.
Zaraz założymy hodowlę barczatki sosnówki. To jest kolejny etap określenia zagrożenia od tego gatunku. Mariusz, powiedz, co teraz tutaj mamy i co będziemy robić? Tak, tutaj mamy gąsienice barczatki sosnówki zebrane z jednej partii kontrolnej w danym nadleśnictwie, gdzie mamy określone zagrożenie silne. Następnie będziemy wkładali gąsienice i liczyli je zarazem. W momencie, gdy włożymy już wszystkie gąsienice i policzymy je dokładnie, to wkładamy pokarm, którym będą się te gąsienice żywiły. Są to pędy sosny, którymi one się w przyrodzie żywią. Następnie musimy zabezpieczyć przed wyjściem taki słoik i zapisujemy sobie nadleśnictwo, którym zostało zebrane, leśnictwo oraz oddział. Przy tym wpisujemy również liczbę gąsienic, które zostały w danej próbie włożone w celu określenia ich wstępnej zdrowotności. Będziemy tutaj głównie obserwowali, czy pojawią się jakieś pasożyty, które jesienią poraziły te barczatki. Na podstawie tego, czy występuje ten pasożyt, czy nie, wiemy, czy istnieje opór biologiczny i możemy spodziewać się liczebności wiosną, jaka będzie tego gatunku. Czyli, że te inne owady zjedzą barczatkę i będziemy mieć spokój, tak? Tak. Niekiedy tak jest, że pasożyty, parazytoidy, które występują w przyrodzie, same potrafią opanować gradację, takie masowe występowanie danego gatunku. Także my możemy się wtedy przyglądać i po prostu uczyć się od przyrody, jak rozwiązuje problemy. I nie musimy wtedy prowadzić działań ratowniczych. Nie, nie, nie. Wtedy, jeżeli mamy silny opór biologiczny, to w takim momencie odstępujemy od zabiegu, bowiem przyroda sobie sama poradzi z nadmierną liczebnością danego gatunku, który może powodować jakieś w lesie lokalne szkody. I za to trzymajmy kciuki. Pewnie zaraz mnie zapytacie, czy nie moglibyśmy napuszczać tych pasożytów na szkodliwe owady. Takie rzeczy się już dzieją, jednak tylko w ogrodnictwie i w kontrolowanych warunkach. Las jest zbyt dużym organizmem, byśmy mogli przeprowadzić to na tak wielką skalę. Jeśli podobał Wam się nasz dzisiejszy wzorowy, wzolowy odcinek, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. A ja się z Wami żegnam zawisakami i poprochami. Cześć!